Cześć, tu Paweł Albrecht, jesteśmy w kolejnym odcinku z Kubą. Cześć, witam wszystkich. W tym odcinku powiemy po prostu o zdrowym odżywianiu według Kuby Mauricza. Każdy, śmieliśmy się przed chwilą, mówi co innego. Są różne zalecenia i, i inaczej to wygląda w zależności od tego, kogo słuchamy. Ja chcę dowiedzieć się od ciebie, jakie są twoje zalecenia. Zacznijmy od tego, jakie zmiany można zauważyć w swoim organizmie, kiedy przechodzimy na zdrowszą dietę. Wiesz co, faktycznie tak jest, że każdy mówi co innego i żeby było śmieszniej, to też każdy może osiągnąć rezultaty w danej dziedzinie, dlatego że tutaj warto jest chyba powiedzieć, że dietetyka jest jedyną nauką ścisłą, w której na jedno zadane pytanie jest wiele prawidłowych odpowiedzi jednocześnie i dlatego to tłumaczy, dlaczego jedni czują się świetnie na diecie wegańskiej, drudzy z kolei odwrotnie, na diecie paleo, czy też na diecie karnivor, ci na diecie śródziemnomorskiej, a ci po prostu czują się świetnie, bo ograniczyli cukier, pszenicę, czy też właśnie produkty mleczne i... Tutaj jest to też bardzo fajne, bo mamy tak naprawdę taką wielką skrzynkę z narzędziami i każdy na pewno znajdzie dla siebie coś dobrego. Więc jak ja słyszę takie argumenty, że ja nie chcę przejść na zdrową dietę, bo ja cenię swój smak, bo ja nie mam pieniędzy, bo ja nie lubię tłuszczu, bo ja nie lubię cukrów i tak dalej, tych argumentów się mnoży. No to tak naprawdę każdy z tych argumentów można poskreślać, bo na pewno każdy dla siebie znajdzie jakieś fajne rozwiązanie. Natomiast co jest dla mnie takim wyjściowym modelem do zdrowego żywienia, to przede wszystkim jest to żywienie nieprzetworzone. Ja jestem zdeklarowanym fanem tego, abyśmy jedli to, co jesteśmy w stanie zidentyfikować na oko -look. czyli patrzymy sobie, o wiemy, że to jest pomidor, to jest płatek owsiany, to jest pierś kurczaka, to jest ryba i tak dalej i kupujemy takie po prostu półprodukty, z których sami tworzymy swoje dania, czyli robimy tak zwany slow food w odróżnieniu od fast foodu, którego jest oczywiście pełno, więc mamy tutaj i hot dogi i pizze, hamburgery czy jakieś kebaby i to jest właśnie problem naszej populacji, gdzie jemy po prostu nie pełnowartościowo, jemy szybko w ogromnej liczbie kalorii. Bo większość osób, która je w biegu, to je właśnie produkty, które są najeżone pszenicą, najeżone keczupem, majonezem, więc tam już tak naprawdę samych węglowodanów w formie skrobiowej, z tej bułki, czy właśnie keczupu, więc cukry proste i tłuszcze, olej rzepakowy z majonezu, to jest już tak naprawdę bardzo duży wkład w niszczenie swojego zdrowia. Więc im więcej będziemy jedli warzyw i owoców, e, tym lepiej, jeżeli wybieramy pełne ziarna zbóż albo bulwy, bo stwierdzamy, że nasz styl życia właśnie to jest też bardzo ważne, żeby powiedzieć, że kwestie osób, które uprawiają aktywność fizyczną i to nie jest jakiś nordic walking czy jogging czy inne formy, powiedzmy, jakichś zajęć tanecznych, tylko to jest naprawdę taki wysiłek, gdzie idzie się spocić, więc jest to crossfit, są to sporty walki, jest to podnoszenie ciężarów, kulturystyka, kalistynika, pleometryka i tak dalej, to w tym przypadku, ale nawet właśnie w sportach drużynowych typu piłka nożna, piłka ręczna, yy, trzeba wziąć pod uwagę, że jest to aktywność, która spala węglowodany, więc tam na przykład modna znowu dieta yy, opierająca się na tłuszczach, Czyli dieta keto, no raczej nie specjalnie się nada. Dieta keto byłaby dobrym pomysłem do zastosowania dla takiej pani, powiedzmy archetypowej pani Joli księgowej, czyli pani Jola waży 85 kg, ma 165 wzrostu, ee, dobiła do tych 85 kg bo lubi ciastka, lubi paluszki, lubi precelki, więc też co chwilę coś tam podjada, więc ten poziom insuliny jej cały czas pikuje, a jednak nie ma tej aktywności fizycznej, bo powiedzmy jest singielką, bo ma w domu dwa koty i tak dalej, bo lubi seriale i po prostu z tego tytułu tak <laughs> bardzo mocno archetypowo jedziemy. Natomiast chodzi o to, żebyśmy wiedzieli i zobaczyli to, że dla każdego człowieka ten schemat wyboru, albo węglowodany, albo tłuszcze, albo wysoka, albo mniejsza ilość białka, jest naprawdę bardzo ważna, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby nie jeść śmieci. Czyli żeby nie jeść właśnie tych słodyczy, czy pozostałych produktów z cukrami, tłuszczami, tłuszczami trans, i żeby też nie jeść co chwilę po prostu szybko, czy to kebaba, czy hamburgera, czy hot doga. Ja tutaj widzę. Taką rzecz rozmawiałem z tobą też przed nagraniem o, o tym jak sobie radzić z chęcią na takie niezdrowe jedzenie i chciałbym żebyśmy właśnie o tym porozmawiali no bo ja od ciebie też usłyszałem i od osób z twojego zespołu że to są bardzo często niedobory czyli jeżeli nagle mamy ochotę na coś co, co wiemy że jest przetworzone i nie, nie powinniśmy tego jeść ale po prostu się nas na to 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 wynika że czegoś nam brakuje ja z racji tego co podkreślam, że we wszystkich odcinkach, które mamy, że mam problem z laktozą, z glutenem, z histaminą, no po prostu no nie mogę jeść takich rzeczy, jak wyjecie, jak nas słuchacie. No i czasami z siemię na coś po prostu bardzo. No i dowiedziałem się, że to jest wynik tych niedoborów. I potem rzeczywiście kupiłem sobie jakąś odżywkę białkową, mieszam ją ze spłatkami owsianymi, dodaję tam badana, jem to rano, no i do... jak wypiję to o dziewiątej, to tam o dwunastej nie mam na nic ochoty, tak? Czuję się wypełniony, a wcześniej tego nie robiłem, no i cały czas mnie coś... E, chciałem coś, więc powiedz trochę więcej o tym właśnie. Z tymi zachciankami na takie rzeczy, właśnie mm -hmm. zdrowe. To jest bardzo ciekawy pogląd i on mam wrażenie, że dopiero w ostatnich latach albo miesiącach siadł dobrze na świadomość ludzi, bo niestety ta świadomość żywieniowa jest niestety niższa niż taka, którą byśmy chcieli. Więc ja też zawsze mówię, że w rozmowie z podopiecznym trzeba sprawdzić jego zakres świadomości żywieniowej, stąd też ten bogaty kwestionariusz, który my dajemy do wypełnienia w naszej poradni dietetycznej, gdzie pacjentów przyjmujemy. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli nawet ktoś jest całkiem świadomy, to on kojarzy tą żywność pod tytułem, że dobra, energia dla moich pracujących mięśni to albo węglowodany, albo tłuszcze, i muszę też mieć odpowiedni poziom białka, żeby gdzieś tam ten budulec dla mięśni był. Tak, zgadza się, białko jest budulcem, ale nie tylko dla układu mięśniowego, tak, nie tylko dla układu ruchu. Tylko to jest też bardzo dobry budulec dla układu odpornościowego, więc jeżeli bardzo często chorujecie, a mówicie, jak to? Przecież suplementuję probiotyki, suplementuję witaminę D, śpię, nie mam stresu i tak dalej, to popatrzcie, czy przypadkiem właśnie nie jesteście niedoborowi pod kątem białka, no bo z czegoś to immunoglobiny, te białka naszego układu odpornościowego muszą się robić. A jeżeli u nas ledwo, ledwo, ledwo tego białka wystarczy po to, żeby zatkać te podstawowe parametry, to oczywiście, że siądzie nam odporność, siądzie nam nasza funkcja kognitywna, czyli nasza pracowitość, wiesz, chłonność umysłu, siądzie Wam układ odpornościowy, siądzie jeszcze stan skóry, włosów i paznokci, no bo mówimy się, jak zmarszczka, dwie czy trzy gdzieś tam powstaną, jak włosy zaczną wypadać, to nic się nie stanie, organizm żyje. I organizm jest takim, kolokwialnie mówiąc, takim leniwym gnojem, który faktycznie robi tak, żeby tylko te po linii najmniejszego oporu, żeby coś zrobić. Więc w tym przypadku, jeżeli chodzi o białko, to też musimy właśnie powiedzieć o neuroprzekaźnikach, takich jak serotonina, jak dopamina, acetylocholina, GABA i tak dalej. Jest tego naprawdę sporo. Histamina też jest neuroprzekaźnikiem, żeby było śmieszniej. Natomiast. My musimy tak naprawdę wiedzieć, że dopamina to jest ten neuroprzekaźnik, który dotyczy rzutkości, czyli aby nam się coś chciało, aby mieć werwę, aby być dobrze nastawionym do pracy, tak, ale też neuroprzekaźnikiem przyjemności. Dlatego bardzo często pojawia się takie hasło jak detoks dopaminowy, czyli przestań skrolować, przestań jeść słodycze tak dalej, A co zrób? Zwiększ spożycie białka. Czyli jest to dokładnie to, co ty zrobiłeś. Wziąłeś sobie odżywkę jakąś białkową i zacząłeś zamieniają ją stosować w miejsce słodyczy. I to jest fajna opcja, bo zobaczcie, że jak zjemy słodycze, to czujemy się dobrze. Nie jest tam fajnie, zjedliśmy coś słodkiego, coś Natomiast potem jest oczywiście spadek tej dopaminy i myślimy, hmm, to może kolejny batonik, kolejne cukierki i tak dalej. Z kolei my możemy tak naprawdę, zamiast wejść w ten detoks dopaminowy, to my możemy stworzyć sobie takie rozwiązanie, w którym dodamy białka, które zawiera takie aminokwas jak tyrozynę i tyrozyna zajmie się wytwarzaniem dopaminy w naszym organizmie. Czyli my, ten tak naprawdę walec, który nas pcha do osiągania dalszych celów w życiu, my stworzymy sobie sami. I to jest rzecz, która bardzo często dotyczy pacjentów. Jeżeli ktoś mówi, że no niby wszystko fajnie w tym nowym stylu życia, ale jednak ktoś ma ochotę na podjadanie i tak dalej, to po pierwsze sprawdźmy kaloryczność, bo umówmy się, jeżeli ktoś jada 1000 czy 1200 kilokalorii, to nie dziwię się, że ma ochotę na podjadanie, no bo to jest poniżej wszelkiego zapotrzebowania kalorycznego. Tutaj wychodzimy w takim wzorze jak BMR czyli basal metabolic rate albo po polsku podstawowa przemiana materii i tutaj jest bardzo fajny wzór Macarla i Kacza, który to może określić i to jest nasza beztłuszczowa masa ciała, czyli dla większości kobiet to jest powiedzmy tam pewnie między 50 a 55 kg, no bo do tego trzeba dodać tą tkankę tłuszczową, czyli coś co już jakby tworzy cały organizm, ale liczymy to w przeliczeniu na tak zwany LBM (limbody mass czyli suchą masę mięśniową), więc y, przemnożymy to sobie y, razy 21,6 i dodamy plus 370, czyli jak nie trudno policzyć 50 kg razy 21 6, to będzie tam powiedzmy 1100 plus 370 to jest 1500. No to zobaczmy, że skoro podstawowa przemiana materii, czyli coś, co zabezpieczał nas około 60-70% dziennie dostarczanych kalorii, to jest jakby to minimum a my jesteśmy na jakimś tam wiesz fitnessie i jemy 1200 i mówimy, że jesteśmy głodni, no to ja się nie dziwię absolutnie. Więc trzeba mieć odpowiednią ilość tych kalorii, ale także spełniać ich jakość. Ale zdarza się i tak, że pacjent je odpowiednią ilość kalorii, tylko po prostu jest to źle zbilansowane. Czy jest potąd węglowodanów, potąd tłuszczu, a białko gdzieś tam puka w dno od spodu. No jeszcze poruszyliśmy temat cukru. Chciałbym, żebyśmy troszkę więcej o tym powiedzieli. Ja zauważyłem coś takiego, że ee, jak się jest klientem... Ee, Sieciówki jednej z najbardziej popularnych, która zawsze jest na osiedlach, tak? Czyli, no bo wszystko, co tam można kupić, to jest takie, właśnie teoretycznie, co nie powinniśmy jeść, bo to jest wszystko takie do podjadania, mm -hmm. tak? Nie, nie, nie ma tam dań obiadowych, powiedzmy takich do wzięcia od razu, do zjedzenia, bez podgrzania. No to. Yy, im więcej tego jemy, tym częściej nam się to chce jeść, tak? To, to możecie zaobserwować u, u siebie teraz słuchający, że jak zjemy, tak jak powiedziałeś, batonik, to zaraz gdzieś tam byśmy wykombinowali drugi, albo z paczki wyciągniemy kolejną rzecz, którą wyciągaliśmy wcześniej. No a jak się ograniczy ten cukier, no to jest taki moment, że tych zachcianek nie ma, nie? że jak się go wytnie totalnie, no to później nam się tego po prostu nie chce jeść. No tylko, żeby przejść od momentu, kiedy coś sobie tam podjadamy do momentu, w którym tego nie jemy, no to jest taka ciężka walka, no bo potem sami możemy siebie sabotować jednym batonem. Nie? Więc tutaj rozumiem, że ułożenie sobie diety, która jest na odpowiednim poziomie kalorycznym do naszego zapotrzebowania, plus napchanie się tym białkiem sprawia, że mamy takie uczucie sytości. No i wtedy jest nam prościej z tego cyklu. Gdzieś tam podjadania wyjście? Zdecydowanie. Natomiast tutaj musimy podkreślić to, że ta ilość powinna iść w parze z jakością. To zawsze. Natomiast też my wychodzimy z założenia, że u każdego pacjenta staramy się zrobić ewolucję, a nie rewolucję tych nawyków żywieniowych. Bo z doświadczenia wiem, że jeżeli komuś odwrócimy tą lodówkę do góry nogami, czyli zrobimy tak, żeby ten człowiek po prostu, mm, nawet ja, zaczął jeść produkty, których wcześniej nigdy nie kojarzył, nie próbował. Nagle powstaną jakieś orzechy. Na przykład ktoś nigdy nie jadł orzechów, od tak sobie. Zrobi się komosa ryżowa. A marantus i tak dalej, więc takie produkty, które często są kojarzone też jako ultradrogie, hipsterskie i tak dalej, no to nie tędy droga. Więc zawsze staramy się to zamienić, Czy jak była bułka kajzerka, to spróbujmy bułkę grahamkę albo jakiś chleb żytni na zakwasie i tak dalej, więc staramy się po prostu pomóc temu pacjentowi budować te zdrowsze nawyki, a jeżeli on już się osiądzie i zakorzeni, i stwierdzi, okej, okay, on teraz jest, wiesz, na lewelu drugim i możemy teraz spróbować zrobić coś innego z nim, to to jest taki dobry, wdzięczny materiał do pracy, bo nie ma nic gorszego chyba niż pacjent niewspółpracujący albo też y, terapeuta, dietetyk tutaj w tym przypadku, który pojechał przez pryzmat swojego ego i tego, co on by chciał zrobić z tym pacjentem, a nie to, co pacjent może zrobić. Bo ja zawsze podkreślam to, że to powinno, powinno być tak, że to dieta jest dla pacjenta, a nie pacjent dla diety. Bo jeżeli my tutaj nagle wszystkim odwrócimy świat do góry nogami, no to to nie może skończyć się dobrze. No właśnie, tutaj to już w rozmowach z innymi gośćmi naszego kanału rozmawiałem o tym, kiedy zaczynać jeść, no żeby nie podjadać, wiadomo, o której godzinie kończyć jedzenie. Czy Ty możesz powiedzieć, według Ciebie wstaję rano, o której mam zacząć jeść, co ile mam jeść, godzin i, i, i przed spaniem, ile to okno powinno być zamknięte? Tutaj znowu chyba trzeba rzucić to hasło, że w dietyce nie ma takiego aspektu, że masz jedno pytanie, jedna odpowiedź, ale generalnie można tak przyjąć, że dla ogółu populacji, tutaj jakby wyłączymy zawodowych sportowców, tak. wyczynowców i tak dalej, tylko powiemy, jak to dla Jana i Janiny Kowalskich powinno wyglądać, to raczej tutaj jest opcja trzech bądź czterech posiłków dziennie. I tutaj warto jest powiedzieć, że to jest taki trochę pokutujący mit tego środowiska fitnessowego. Zaznaczam, gdzie mówili, że jest 5 do 7 bardziej częstotliwych, ale mniejszych posiłków i to się zgadza. W momencie gdy mówimy o trenerze personalnym o takiej, powiedzmy, fitnessowej Asi i tak dalej, która wisia biega, skacze, tu ABT, tu TBC, tu Zumba i tak dalej i jest wszędzie pełno. Ona co chwilę coś zjada, więc ona nie może zjeść obfitego posiłku, bo ona ma co chwilę w tych zajęć. No więc jak ona wpadnie w taki rytm zajęć po wielkim posiłku, no to refluks zgaga, albo nawet paw na podłogę murowany. Natomiast to tłumaczy dlaczego właśnie więcej a mniejszych Posiłków, jeżeli chodzi o, o objętość tej porcji. Natomiast, no, Janina Fitnessowa, a Janina Kowalska to są dwie różne Janiny. I tutaj trzeba powiedzieć, że to, co kiedyś nazywało się śniadaniem, obiadem i kolacją, teraz nosi modną nazwę postów okresowych intermittent fasting. I bardzo często też zauważam, że w dietyce jest tak naprawdę pokazywanie starego produktu w nowym opakowaniu, żeby to było sexy, hipsterskie i tak dalej, żeby było fajne. Natomiast chodzi o to, żeby to było dopasowane do naszych potrzeb. I nie ukrywam, że w większości przypadków pacjentów jak przechodzę sobie przez ten kwestionariusz i patrzę, mówię, no Panie Piotrze, mówię pan to w sumie tak patrzę je raz dziennie. Jak raz dziennie? Mówię, no raz dziennie od świtu do nocy, bo pan co chwilę coś mieli. Tu pan coś skubnie przed śniadaniem, potem jest śniadanie. Potem jak pan odwozi dzieci, to pan robi jakieś siłapko. Potem pan wchodzi do siebie do biura, więc mówi pan, że jak pan przygotowuje papiery, to skubnie pan jakieś orzeszki. Potem jest lunch, potem jest obiad, potem jest kawka z mlekiem, potem jest kolejna kawka z mlekiem, potem jest jakiś obiad pod wieczorem. chodzi cały czas. Tak. I dokładnie ten żołądek jak pralka chodzi cały czas. I nie tylko żołądek, ale insulina. I to jest główny problem. Czyli zobacz, że na poprzednich filmikach mówiliśmy sobie o tym, że nawet kwestie stanów skórnych, tak? Ta cera trądzikowa z pryszczami i tak dalej, bardzo często jest związana z powikłaniem ze strony wadliwie funkcjonującej insuliny. Ona wariograf, tylko tak cały czas po prostu skacze co godzinę, co półtorej. Dlatego właśnie te if y te posty okresowe, śniadanie, obiad i kolacja, są takim sukcesem, bo my jemy to śniadanie, powiedzmy o godzinie ósmej czy dziewiątej, potem jest obiad o. 14, więc masz te 5 godzin okna na to, aby to można było wszystko przetrawić, żeby ten żołądek odpoczął, żeby spadła insulina, żeby wzrósł glukagon czyli ten hormon wytwarzany przez trzustkę o działaniu przeciwstawnym. Glukagon ma. Zwiększyć trochę poziom glukozy na bazie tego, co znajduje się w glikogenie wątrobowym. Więc jeżeli ta wątroba mieści około 100 gramów gliko glikogenu, to ona, jeżeli dojdzie do jakiegoś obniżenia poziomu glukozy we krwi, z powodzeniem sobie uwolni tą nadmierną dawkę energii i będzie wszystko w porządku. I tak samo obiad. Obiad powinien być dobrze zbilansowany. Obiad powinien zawierać duże ilości białka. Powinien mieć tam jakieś postbiotyki, czyli de facto. Przepraszam, prebiotyki, które nasze bakterie zamienią w postbiotyki. Czyli powinny być tam jakieś warzywa, powinny być tam jakieś formy węglowodanów. I tutaj znowu, stara jak świat zasada w dietyce, że albo dieta musi być high carb, low fat, albo low fat, high carb. Czyli Mamy pracę hydrauliczną. Jeżeli naszym głównym źródłem energii są węglowodany, to wiemy, że te tłuszcze będą na niższym udziale. I odwrotnie, jeżeli wybieramy dietę Luca, Kwaśniewskiego, Elisa, czy dietę Keto, Paleo i tak dalej, gdzie one są wysokotłuszczowe, to tam jest niski udział węglowodanów. I dlatego w takiej diecie Paleo nie ma ziemniaków, nie ma batatów, nie ma kasz, nie ma makaronów, nie ma jakichś pozostałych zbóż, pieczywa i tak Bo masz żywić się w bardziej formie takiej tłusta ryba, tłuste mięso, podroby i tak dalej. Do tego warzywa, troszkę owoców, troszkę jakiegoś awokado jest pozamiatane. Także że to jest właśnie w tym wszystkim fajne, żeby wiedzieć w jaki sposób się żywić i te zasady z wierzchu są bardzo proste. Ja ostatnio studentom moim w tą niedzielę mówiłem właśnie, że dietetyka z jednej strony jest banalnie prosta, a z drugiej strony jest ekstremalnie trudna, bo zbudowanie tych podstawowych prawideł, które ja bym tak naprawdę w ciągu pierwszego miesiąca, na pierwszym roku studiów, gdybym jakby miał jakąś omnipotencję i moc maksymalną i mógł stworzyć ten program nauczania, to tak bym zrobił? A z drugiej strony chodzi o to, żeby potem zobrazować, że zobacz, do tego dieta keto nie pasuje, bo zarżnięcie mu wydolność sportową. Strzelam, piłkarz, siatkarz, koszykarz, masakra. Dieta keto to w większości przypadków rzeźnia, tak? Urwanie po prostu kochony jest na poziomie sportowym. Natomiast u pani Zosi Janinki, u takich pań z zespołem metabolicznym, z insulinopornością, ze stadium przedcukrzycowym, osoby, które mają bardzo małą aktywność fizyczną, bo szczyt możliwości to jest jakiś nordic walking czy jogging, dieta keto, petarda, super siada. Także dla każdego mamy jakieś narzędzie. Okej, okay, no to myślę, że powinniśmy znaleźć taki wspólny, prosty i tani mianownik do tego wszystkiego. Wiele rzeczy jest oczywistych dla osób, które nas oglądają, no bo ktoś, kto poświęca czas, żeby obejrzeć filmik z nami na temat zdrowia, no to, to nie jest statystyczną osobą, tylko jest ponad no ponadprzeciętną, nazwijmy to. Ja ostatnio byłem, mówiłem się na bawialni dla dzieci na takich kulkach poszedłem z małą. No i dziewczyny koło mnie jadły z dzieckiem, które też miało półtorej roku, tak jak moja córka, jadły delicje. Nie i to dziecko cało walone tymi delicjami. No i miały też jeszcze od razu jakieś soczki kolorowe i tak dalej. Gdzie no ja nie wpadłbym na pomysł, żeby dziecku dać delicję, no bo po co? Z, z jakiej paki dać te delicje, tak? Jak sam nie dasz, to dziecko przez co nie kupi delicji. I widzę, że czy też jak stoimy w supermarketach i widzę, co ludzie, to też jest taki śmieszny zabieg. Jak widzisz, co ludzie pakują do koszyka, tak? To też widzę, czy duża rodzina, czy nie, I widzisz, jakie mają produkty, no to umiesz sobie wyobrazić, jak cała rodzina wygląda, nawet ich nie widząc, no bo wiesz, jakie produkty są na taśmie. Nie? Więc myślę, że moglibyśmy teraz w tym punkcie poruszyć, czego unikać. Co dla nas jest oczywiste, ale może, może nie dla wszystkich, czyli ee, możemy zacząć od tego, co sobie przygotowujemy w domu. No bo w restauracjach wiadomo, że, że, że te, te przyprawy i tak dalej, i cukier, czy sól, czy, czy inne rzeczy mogą być na dużo większym poziomie, żeby był smak zachowany. No ale jakie są takie podstawowe rzeczy, których powinniśmy unikać, robiąc jedzenie dla siebie, robiąc jedzenie dla dzieci? Przede wszystkim mniej chemii spożywczej. Tutaj mówimy o tych wszystkich dodatkach typu fix, a więc e, mówimy tutaj o tych mieszankach typu gotowa panierka, jakieś gotowe zasypki do kurczaka, do wieprzowiny, do wołowiny itd., gotowy sos pieczeniowy. Tam bardzo często mamy dużą ilość glutaminianu monosodowego, czy pozostałych właśnie form, które są wzmacniaczami smaku, słoności, aromatu. E, bardzo często nadmierna podaż tego produktu powoduje u nas pogorszenie komfortu i litowego, Czyli my zaczynamy zastanawiać się, ej, czy ja mam jelito drażliwe, co się ze mną dzieje, czemu mi się tam gotuje w, te, w, w tym brzuchu wszystko, czemu mam wzdęcia, gazy i tak dalej, ale także czemu jestem rozdrażniony. Warto też wspomnieć, że glutaminian też jest neuroprzekaźnikiem i tutaj zbyt duża jego podaż powoduje deregulację tego wszystkiego. A myślę, że harmonia, to jest takie idealne słowo, które opisuje to, co powinno być w naszym mózgu. Neuroprzekaźniki i hormony działają dobrze, jak są w harmonii. I wtedy jest pięknie. Natomiast, jeżeli my mamy dopaminy w kosmosie, aserotoninę i oksytocynę na poziomie podłogi, no to wtedy robi się nerwica lękowa i tak dalej, jakieś wiesz, różne inne sytuacje, które powodują, że zaczynasz się oglądać przez ramię, więc tego nie chcemy. Natomiast takim chyba najprostszym elementem jest właśnie wyrzucenie produktów, które głównie składają się z cukru i pszenicy. Czyli rzeczy takie jak drożdżówka, pączek, chałka, jak jakieś wafelki, ciasteczka, cukierki i tak dalej. Wiele tych produktów cukierniczych czy półcukierniczych. Abstrahując już od tego materiału, który nagraliśmy w innym odcinku dotyczącym właśnie tolerancji glutenu, pszenicy SIBO, IBS-a i tak dalej, tych pozostałych dyskomfortów naszego żołądka i jelita. Chodzi tutaj w głównej mierze o to, że właśnie najwięcej tych produktów, które zawierają pszenicę, cukry, tłuszczy trans i tak dalej, są syfiastej jakości, są przeładowane kaloriami i stymulują u nas przewykły stan zapalny. Interferon gamma, TNF alfa, ym, czy też pozostałe elementy takie jak interleukiny, Będą powodowały, że u nas cały czas jest stan zapalny. A stan zapalny przewykły jest podstawą tak naprawdę rozwoju wszystkich chorób cywilizacyjnych. Od zawału serca tak od aspektów niedokrwiennych mięśnia sercowego poprzez blaszki miażdżycowe, poprzez depresję, poprzez bezsenność, poprzez jakieś pozostałe parametry dotyczące chorób autoimmunologicznych. Także im tego będziemy mieli mniej, tym lepiej. A oczywiście jednym z elementów, który do tego prowadzi po drodze, to jest przecież nadwaga i otyłość. No ciężko by było, żeby ktoś miał zdrową sylwetkę w momencie, gdy co chwilę zjada wafelki cukierki delicje, hałki, drożdżówki i tak dalej, kiedy właśnie powinien zjeść owsiankę albo powinien zjeść omlet czy jajecznicę na śniadanie. Więc tutaj wracamy do meritum. Produkty nieprzetworzone to jest coś, co po pierwsze jest pewne skład pod kątem składu, po drugie wiemy, że tam są białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, składniki mineralne i tak dalej, jakieś składniki mikroodżywcze, więc wiemy, co takiego dostarczamy do naszego organizmu i wiemy, że z tego jesteśmy w stanie zbudować menu, które ma bliżej 300 albo 500 kilokalorii w posiłku, a nie 700, a za godzinę drapisz się w głowę, i w sumie to ja jestem głodny, nie? Bo już bym coś zjadł. No i dzień dobry. Tak naprawdę zaburzenia insuliny i leptyny doprowadzają do tego, że statystyki w Polsce wyglądają jak wyglądają. Około 25% dzieciaków w szkole ma nadwagę bądź otyłość. Tak naprawdę to cały czas pikuje. Teraz około 35-37% nawet niekiedy w danej puli wiekowej. Także e, tak się śmieliśmy chyba poprzednio, tak mi się wydaje, że było kiedyś hasło: iść po grubego. To dokładnie było wiadomo, o kogo chodzi. Teraz wiadomo, że wszyscy się obrażą, bo jesteśmy tacy super sensitive. Natomiast teraz, e, teraz tak naprawdę nie wiedzielibyśmy, które 30-40% klasy z nadwagą czy otyłością. Także to jest naprawdę zastraszające. A przypominam, że otyłość jest jednym z głównych elementów, który wywołuje i chorobę nowotworową w każdym wieku. I cukrzycę typu drugiego. A cukrzyków typu drugiego mamy 10% Polaków, bo jakieś 4 miliony, plus mamy 5 milionów osób w stadium przed cukrzycowym, to już w sumie 9 z 40 milionów Polaków. I jeszcze mamy bardzo wiele osób, które borykają się z insulinopornością. Tym bardziej, że insulinoporność jest trudna do, yy, do sprawdzenia, bo daje bardzo niespecyficzne objawy, bo to są często osoby, które, ok, nie mogą schudnąć, to jest proste. Ale znowu, mamy nurt ciała pozytywności, więc zamiast schudnąć, to koszulka M zmienisz na rozmiar L, potem XL i jest wszystko fajnie, pięknie, w porządku. Przynajmniej tak wiele osób uważa. A ponadto idziesz do lekarza, to lekarz ci powie, że jakby tutaj nie ma podstaw do tego, żeby sądzić, że jest cukrzyca czy coś tam, bo jest pan jeszcze osobą młodą, względnie szczupłą i tak dalej, więc spoko. Nawet jak ty sam zrobisz OGTT, czyli tą słynną krzywą cukrową, to ja powiem ci już nie dziesiątki, nie setki, a chyba tysiące razy u pacjentów, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na innych moich mediach społecznościowych widziałem, jak po prostu ludzie pokazują, że dali taki wynik z takim poziomem glukozy, takim poziomem insuliny, lekarz stwierdził, że to jest wszystko w porządku. I paradoksalnie to, było, to były również stany przedcukrzycowe, typu na przykład ktoś miał cukier glukozy naczczo 109, czyli okej, okay. jeszcze nie 125 i wyżej, żeby klasyfikować jako cukrzycę typu drugiego, ale jednak te 109 to jest no jednak wyżej niż te 99, które w zakresie referencyjnym stoi. Potem po posiłku było na przykład 160-180, czyli znowu nie było powyżej 200 po posiłku, ale potem z kolei było gdzieś tam ze 120-130 w drugiej godzinie po posiłku, kiedy powinno być poniżej 90. I lekarz mówi, że jest w porządku. Tak samo hipoglikemia reaktywna po posiłkowa, czyli taki stan wtyczki urwanej z prądem, kiedy pacjent mówi, że po posiłku jest mu niedobrze, że albo ma nudności, wymioty, albo takie uczucie, że po prostu zaraz zjedzie tutaj z tego krzesła, albo ma atak paniki, trzęsą mu się ręce, trzęsą mu się nogi, ma skrócenie oddechu. Palpitacje serca, bo te objawy są naprawdę różne w zależności od skali problemu. E, I mu glukoza zjechała na przykład po godzinie czy po dwóch godzinach do wartości 44, kiedy powinna być około 80-90, lekarz mówi, nie ma problemu. No to. To tak naprawdę powoduje, że my mamy coraz większe kłopoty, a nie wiedząc, jak się odżywiać, bo dalej pijemy kafela, latte, które ma 300-400 ml mleka, plus cukier czy jakiś syrop, e, wafelki, cukierki, na śniadanie bułki, kajzerki, no to ta glukoza znowu nam skacze w ten sposób. To rozmawialiśmy w tym odcinku takim, e, też, który ma ponad <laughs> pół miliona wyświetleń. Zachęcam do tego, żeby go zobaczyć, o tym korporacyjnym mm -hmm. jedzeniu. No jak spojrzymy na supermarket, wyobrażymy sobie, że wchodzimy do supermarketu, no to, e, no to te rzeczy piekarnicze takie z. z e, których nie powinniśmy jeść, no to jest pierwsza półka, później wszystko co jest, no to wszystko jest słodkie, paczkowane, tak naprawdę świeże jedzenie jest tylko na dziale owoców i warzyw, no i w lodówkach tam gdzie jest mięso powiedzmy i ryby, no jakiej to jest jakości, takiej jest, no ale, ale jest, no ale to są rzeczy takie z krótkim terminem ważności i tak naprawdę poza lodówką z mięsem i rybami, plus owoce i warzywa, no to nie powinniśmy w teorii e, dotykać tam niczego więcej, gdybyśmy byli tacy super strict, tak? Tak jak ja, bo zdrowotnie to za bardzo nie mam co tam więcej wybrać. No i, i potem robi się tak, że jak ktoś po wywiadzie mówi: Dobra, to jest ten moment, w którym ja teraz zaczynam działać, no i wchodzę i widzę tylko warzywa, mięso, ryby, no to w pewnym momencie się to nudzi i mamy ochotę właśnie na, na jakieś słodycze. No to jest normalne, nie? Zobaczymy, ktoś je, też nam się coś odpali. Ze stresu ludzie też dużo podjadają. To też jest tak, że ktoś je po prostu, żeby, żeby, żeby się mniej stresować. No, to jakie są alternatywy dla takich popularnych przekąsek i słodyczy, żeby no dalej mieć tam przyjemność z jedzenia, no ale żeby, żeby jednak coś tam podnieść, ale żeby to nie był gotowy baton w opakowaniu? Nie? Wiesz co? Potrzeba matką wynalazków. I ja uważam, że jeżeli ktoś zostanie w jakikolwiek sposób natchniony. Przez to, w jaki sposób może się odżywiać, to będzie z nim naprawdę bardzo dobrze, bo niektórzy myślą, że właśnie dietetyczny posiłek to jest po prostu jakaś brukselka gotowana na parze z kurczakiem gotowanym na parze, z ryżem i z surówką, jakby składającą się z ciętych ogórków sałatkowych. No, nieprawda. Tak naprawdę dietetyczne mogą być nawet i golonka, i żeberka, i pierś kurczaka, i łosoś, i kasza gryczana, i ziemniaki i tak dalej, i pira z ziemniaków, tylko trzeba to właśnie umieć do kupy po prostu poskładać. Bardzo często przecież pada taki mit, że ziemniaki są tuczące. Jak ktoś powie jeszcze, że zaleca ziemniaki na redukcji tkanki tłuszczowej, to zaraz nagle jest, wiesz, wraban w środowisku, że jak to tak? No przecież od ziemniaków się tyje, prawda? Tyjemy od pire ziemniaczanego. Czemu? Bo tam poza gotowanymi ziemniakami, gdzie znowu 250 gramów, pół, ćwierć kilo gotowanych ziemniaków ma około 80 kilokalorii. Dużo czy mało? No mało, ale jak dołożymy do tego 20 gramów masła i 50 ml mleka i wyklepiemy z tego puszyste pire, to wtedy to samo pire ma o 170 kilokalorii więcej, czyli w sumie no tam 250 kilokalorii, więc jakby połowa tego, co nam przysługuje na obiad, już tak naprawdę w niedużej takiej chochelce pire ziemniaczanego zostało pokryte. Jak do tego dołożymy jeszcze jakiś schabowy, czy jakieś inne mięso, czy rybę, dołożymy do, do, do tego surówkę, która gdzieś tam trochę tej oliwy z oliwek w sosie winegrę miała, no to nagle jest tych kalorii trochę za dużo. Tak samo ziemniaki z sosem, ziemniaki ze skwarkami i tak dalej. To jest problem, ale ziemniaki gotowane, czy tam smażone, duszone i tak Naprawdę bardzo fajna opcja. Co takiego my możemy sobie tutaj wdrożyć? No, nawet przepisy jak na przykład zdrowa taka forma batonika. Bierzemy płatki owsiane, które sobie namaczamy trochę, potem je odcedzamy, odsączamy. Dokładamy do tego trochę miodu. Bierzemy jakieś pestki dyni, pestki słonecznika i tak dalej, czy orzechy, jakby już tutaj nie, nie wnikam, niech każdy wybierze te dodatki odpowiednio. Suszone owoce, tak jak rodzynki albo morela. I to wszystko sobie zagniatamy, wstawiamy sobie do piekarnika na dosunie 50-80 stopni, bo też nie chodzi o to, żeby to wszystko spalić, więc bardziej chodzi o to, żeby to podsuszyć i ta masa płatków owsianych, miodu i tak dalej, może białka serwatkowego właśnie, jeżeli ktoś chce dołożyć tam większą zawartość białek, zrobi z tego taką naturalną krówkę. I coś takiego my możemy zabrać ze sobą wszędzie Czyli mamy przerwę w pracy, ale gdzieś tam nas Ktoś zatrzymał na rozmowę, patrzymy na zegarek O kurde, 7 minut, co takiego zrobić? Zamiast lecieć do tej lodówki wendingowej I wykręcać z tej spirali batona, paczkę chipsów Czy cokolwiek innego, my zjadamy właśnie sobie Tą granolę, ten batonik taki wypieczony W piecu i jest naprawdę super Przekąski typu dobrej jakości Kabanosy, albo jakaś ryba wędzona Albo właśnie ryba już upieczona Albo omlet i tak dalej Płatki owsiane, owsianki, smoothie jakieś Jest naprawdę multum możliwości i chciałbym powiedzieć, że przepisy, które jesteśmy w stanie zrobić, które wcale nie muszą być drogie, mogą być bardzo smaczne i dietetyczne. To jest tego naprawdę potąd. Jest tego rzeczywiście coraz więcej i szczególnie gdzieś tam na TikToku, Instagramie, na rolkach, jak się zacznie wpadać w jakieś przepisy, to te przepisy są naprawdę takie, że one są proste. i, i, i można Zmyślne i smaczne. Tak, zmyślne i smaczne. Szczególnie te amerykańskie, wszędzie dodają jogurt grecki z czymś mm -hmm. i robią z tego wszystkie różne rzeczy. Eee, to chciałbym Cię teraz zapytać. Oto co ty jesz i co jest twoja rodzina. Mówię rodzina w kontekście dzieciom co dajecie jeść. Wiadomo, że wiesz, mówić można jedno, ale no, życie jest inne, więc czy możesz opowiedzieć o tym, wiesz, jak wygląda twoje śniadanie, jak wygląda twój obiad, kolacja, co dajecie dzieciom, jakie to są rzeczy? Mhm. E po pierwsze, to ja też w pewnej części wspomagam się cateringiem. Także tutaj też jest o wiele łatwiej, że na awaryjne sytuacje typu nie było czasu na zakupy, nie było czasu przygotować albo dzieci z przedszkola wyszły bardzo głodne, bo okazało, okazało się potem, że tego dnia akurat obiadku gdzieś tam no, średnio zjadły, to powoduje, że trzeba kombinować na szybko i, i, i czasami po prostu wiesz, no priorytetem są dzieci, nie? Więc dzieci obsłużę, a sam potem na szybko catering jakiś rąbny. Ale uważam też, że dosyć sporo gotujemy, bo co najmniej dwa posiłki dziennie przygotowujemy sami, co najmniej, tak? Więc w weekendy to jest no jakby opcja zdecydowanie większa bo tam 3 4 5 posiłków to wszystko co po prostu zjadamy. Natomiast staram się być człowiekiem danego słowa, jak to mówi takie angielskie pożegadło practice what you, what you preach, także staram się właśnie wdrażać w życie to wszystko co robię na co dzień. Dlatego moje dzieci bardzo często jedzą leśniki, ale nie takie standardowe wyklepane, po prostu wiesz, z pszenicy z Nutellą i tak dalej i tak dalej. Tylko staram się zrobić tak, żeby tam mieszać na przykład mąkę owsianą z mąką ryżową, do tego dorzucić trochę jakiejś pełnowartościowej mąki orkiszowej z grubego przemiału. Do tego staram się wrzucać zawsze więcej jajek. Na przykład, jak w przepisie są dwa jajka, to wrzucam cztery i być może ten naleśnik ma taki bardziej omletowy charakter, ale dla mnie to jest ważne, żeby te dzieci dostały właśnie więcej białka, więcej żelaza, więcej cholesterolu, więcej tłuszczu, czyli tych wszystkich składników, które z jajka pochodzą, a to jest taka prawdziwa bomba multivitaminowa dla nas. Ponadto, jak chciałbym jeszcze na przykład bardziej zwiększyć podaż białka, bo zdarza się, że dzieciaki mają, um, mają kwestię dotyczącą restrykcji pokarmowych, tak? To Zdarza się po prostu taki okres na trzy miesiące, na pół roku, na rok, że dzieci mają po prostu wybiórczość pokarmową taką żolną, Wcześniej jadły łososia, jadły mięso, teraz nie zjedzą. No i musisz kombinować, nie? No, białko to jest budulec, tak jak mówiliśmy, nie tylko dla mięśni, nie tylko dla skóry i kości, ale także dla układu nerwowego, także dla układu odpornościowego, więc musi się znaleźć. Więc czasami podsypię tam nawet jeszcze jakieś półmiarki białka serwatkowego żeby te 8-10 gramów jakby masy całego ciasta na naleśniki podnieść w zawartości białka yy, i to sobie potem lejemy na patelnię. Czyli no, dzieciom też yy, yy, dorzucasz yy, yy, odżywkę tą białkową? Tak, jak można dorzucać, Jak tak? najbardziej. Ja do z z tego jakieś mleko roślinne, tak. no. Także można, można śmiało podrzucić i dzieciakom, także tutaj zielone światło. Yy, I do tego mamy mleko roślinne, no więc ta konsystencja ciasta jest optymalna, wszystko fajnie, wylewamy sobie na patelnię, cyk, łopatką na drugą stronę i kwestia nadzienia. I teraz wielu, wielu rodziców powie, że a, bo ja mojemu dziecku daję Nutellę, czy jakiś nam inny krem właśnie czekoladowy i amba Fatima, jakby już dzieci tylko chcą naleśniki z tym kremem. No to chcę Wam powiedzieć, że u mnie przynajmniej się to perfekcyjnie zgrało. Jest opcja w wielu pasiekach kupić miód wielokwiatowy kremowany z kakao wysokiej zawartości polifenoli. Tam tego kakao jest chyba około 10-15%, ale faktycznie powoduje to, że taki intensywny czekoladowy smak się znajduje, więc bierzesz sobie łyżeczkę dosłownie 5-8 gramów tego miodu z kakao, zabijasz tego naleśnika i dziecko zjada. Robimy też sobie jajka, tak? I tutaj czy to jajka na miękko, na twardo, czy jajecznica i tak dalej, dzieci chętnie zjadają. Wiadomo, że nie codziennie, ale jak dam ze dwa, trzy razy w tygodniu się pojawią takie jajka, to bardzo chętnie. Tak samo placki owsiano-bananowe, czyli biorę sobie płatki owsiane, sypię to do termomiksa, czy tam do innego miksera, który ktoś ma w domu, Odpalamy na maksymalne obroty, więc to przerabia tą, e, tą masę płatków owsianych, na mąkę owsianą, do tego dokładam dwa dojrzałe banany, do tego wchodzą właśnie cztery jajka, troszeczkę e, tej, tego aspektu mleka roślinnego i takie naprawdę gęsta, taka błotnista masa tak naprawdę powstaje, którą wylewamy sobie na patelnię i potem lewa, prawa i to są placuszki. Znowu można je podać z musem owocowym, z dżemem albo właśnie z tym miodem, z kakao, tutaj już jakby dodatki optymalnie, plus moje dzieci bardzo lubią warzywa i owoce także czy to borówki, czy to są truskawki, czy to pomarańcze, mandarynki, banany i tak dalej wszystko jest zmiatane i z warzywami idzie nam całkiem nieźle, bo na przykład moje dzieci lubią jeść marchewkę, lubią jeść sobie natkę selera, lubią e, jeść e, pomidora, paprykę ogórki kiszone na przykład też fajnie im wchodzą natomiast <grytania> Lila akurat do tego stopnia lubiła ogórki kiszone, że aż po prostu ją właśnie histamina wylewała, także mówię dobra, jednego ogóra, dwa, ok, ale ona potrafiła cztery czy pięć zmieścić, także e, no myślę, że to przesada, a jeżeli są kłopoty z danymi warzywami, to robię Leczo. Biorę po prostu jakieś dobre mięsko, dobrą rybkę, albo jakąś tam kiełbaskę dobrej jakości, podsmażam to, dodaję potem te wszystkie warzywa i gotuję do poziomu dłuższe tak naprawdę do czasu, aż to się zamieni w taką pastę. Więc potem albo ryż, albo makaron, i tak dalej. Z tym... Czyli różne warzywa, które masz, do gara i polane, to Dokładnie. Na, na, na ryż. Dokładnie. E, no, a jeżeli chodzi o. Produkty, które są, no bo tak, zwykłe mięso w zwykłych supermarketach to najtańsze, no to jest taki entry level, tak, no ale też mamy e, mięsa wyższej jakości, które są 2 trzy razy droższe. Rzeczywiście przy tej inflacji obecnej, no tam kupienie takiego kurczaka, który kosztuje 30 zł za, za 500 gram, no to jest jakiś tam większy wydatek. Nie ukrywajmy, że nie teraz przy tych cenach, e, więc pytanie, czy ty kupujesz takie normalne rzeczy z supermarketów, czy warzywa bierzesz od jakiegoś dostawcy, a mięso ryby bierzesz od jakiegoś specjalistycznego sklepu? Powiem ci tak, mam nawet wujka, który zajmuje się doborem tych warzyw i owoców od wielu lat i faktycznie stwierdziłem, że od Adasia to zdecydowanie inne warzywa niż te, które są w Lidlu, w Biedronce czy gdziekolwiek indziej, e, także posiłkuję się znowu, kiedy tylko pozwala mi na to czas, ale znowu wychodzę z założenia, że Lepsze niż bycie głodnym albo niż szarpanie jakiegoś po prostu fast fooda, czy zapychanie się bułą, czy czymkolwiek innym jest nawet zjedzenie takich standardowych, marketowych warzyw niż zjedzenie po prostu jakiegoś szajsu. Eee, dokładnie tak samo robimy w kontekście mięsa. Eee, mam akurat tutaj też eee, posiłkuję się mięchem z mięsnej paczki, więc tutaj jest naprawdę fajnie i szczerze przyznam, że nawet jak robiłem steki ostatnio, to, to sam zrobiłem sobie chyba dużo lepszego steka niż kiedykolwiek jadłem w restauracji. Zrobiłem sobie filet mignon, czyli go opiekłem na, na początku na patelni, potem do pieca poszedł i. Naprawdę, i taki wiesz, gąbczasta struktura, że on jest taki sprężynujący i tak dalej, świetnie smakował, naprawdę rewelacja. Ale jak muszę zrobić na szybko jakiś rosół czy zupę pomidorową dla dzieciaków i tak dalej, to też biorę zwykłą wiesz porcję rosołową, do tego trochę udek, skrzydełek i tak dalej, do tego włoszczyzna, eee, trochę soli pod koniec i dziękuję, do widzenia. Także można to robić naprawdę na wiele sposobów. Tak samo a propos łodyczy. Nie chcę powiedzieć, że nie daje dzieciom nigdy, ale jest opcja pod tytułem dajmy żelki, a żelka. Ja staram się właśnie robić, żeby to był żelek żeby to była jedna sztuka, a nie że taką 100 gramową paczkę misiów dam dzieciakom i po prostu ojoj, 10 minut później nie ma. Bo dzieci tak mają, po prostu ładują do oporu i to też powoduje, hmm, dlaczego jakby tyle tych dzieciaczków, nawet właśnie w wieku żłobkowym czy przedszkolnym, mają nadwagę i otyłość. Bo po prostu rodzice dają to, jakby to, nie wiem, jakby dzieciństwo miało na tym polegać, że trzeba się nafutrować tak dużo kalorii, jak to tylko możliwe. Hmm, więc staram się to ograniczyć maksymalnie. Czasami jest właśnie jeden cukierek, jest kawałek czekoladki i tak dalej, jest jakiś jeden żelek, ale też moje dzieci świetnie sobie radzą właśnie na owocach. Także dostają mandarynki, dostają jabłka, dostają borówki amerykańskie. Czasem zrobimy gofry, gdzie właśnie też jest trochę tej czekolady, czekolady, kakao z miodem zmieszane. Do tego właśnie borówki i dzieci też takie gofry właśnie pełnoziarniste szarpią. Także jakby potrzeba matką wynalazków. Jak wiesz co chcesz osiągnąć, to naprawdę nie ma wymówek. No, ja, tak jak patrzę na to, co mówisz, co słucham i wyobrażam sobie w domu, tam nie wiem, co wczoraj jedliśmy na obiad, na śniadanie, i tak dalej, no to, to, to są podobne rzeczy. Jednocześnie no myślę, że po stanie wagi naszego społeczeństwa widać, że, że ludzie tak nie robią. No, i kluczem tu chyba jest takim podsumowującym, to, żeby po prostu mieć rzeczy, które mają w swoim składzie więcej. No, na etykiecie niż kilka, yy, kilka słów, tak? Jeżeli coś jest z ziemniakiem, to ma być napisane ziemniak. Jeżeli jest już tych rzeczy więcej w tej paczce powiedzmy takie już gotowe, jakieś gotowego jedzenia jest 13 elementów czy 6, no to to już jest jedzenie, które powinniśmy po prostu. Unikać, żeby normą było jedzenie produktów tych jednoskładnikowych, pomieszanych, niż, niż kupowanie gotowego e, paczkowego jedzenia. No plus, myślę, że wyeliminowanie cukru kompletnie, e, jak najbardziej się da, jest, e, jest bardzo ważne, no bo on potem rozregulowuje nas cały organizm i z tego dużo więcej później konsekwencji i problemów. E, ostatnia rzecz, o której chciałbym Cię zapytać, to to. E, czy zdrowe jedzenie według Ciebie jest drogie? Czy Ty uważasz, że odżywianie się zdrowo jest, jest drogie? Czy, czy jednak taka standardowa droga paczkowana jest, jest tańsza, jak Ty to widzisz? Powiem tak. Podejrzewam, że nawet w przypadku wielu osób potrafi być to tańsze niż to, do czego się przyzwyczaili. Dlaczego? Bo ja tutaj. Abstrahuję od sytuacji takich typu pani Janinka, która ma 800 czy 1000 zł renty, gdzie 600 zł to jest sam czynsz i tak dalej. To wiadomo, że to jest przykre, takich sytuacji nie powinno być i, i tutaj, jak ktoś mówi, z pustego Salomon nie naleje. Więc tutaj nawet nie ma co cudować, żeby, żeby coś robić, bo to i tak jest dieta głodowa. Bo jeżeli ktoś powie, że ma 200 zł na wyżywienie na cały miesiąc, to, to ja naprawdę nie wiem, jak ta osoba wiąże koniec końcem. Natomiast. Chciałbym tutaj poruszyć taki przykład, który pojawia się nader często, czyli ktoś właśnie pije, wielki raban, że ta, pewnie, żywienie w tych wszystkich hipsterskich produktach, to nie wiem ile człowiek musiałby zarabiać. I mówi to gość, który po drodze do pracy zmiata hotdoga ze stacji benzynowej, który kosztuje tamte 7,99, 90 i tak dalej, więc dycha już tak naprawdę na bułkę z parówką. Jakby dostrzeżmy tutaj skalę tego absurdu. Potem idzie sobie do modnej kafejki jednej czy drugiej, bo podejrzewam, że takie dwie główne sieciowe kojarzymy w, w Polsce i wypijamy sobie jakieś kafe latte i tak dalej, tam nie wiem, węki, medium, jakieś tam, no nie wiem, duże, małe, średnie, te nazwy są różne i 15,90, 17,90 podejrzewam, że za to zostawia, więc już tak naprawdę prawie trzy dychy w tym orzeniu. Potem zaczyna się opcja typu dobra, jest długa przerwa, więc idziemy na food court, więc idziemy do jakiejś restauracji z rybami, czy tam złote łuki i tak dalej. I tam też jest po prostu absurd, że za taką kanapkę fast foodową, przeprocesowaną, potrafisz zapłacić powiedzmy 17-18 zł, czyli tyle, ile jeszcze parę lat temu za dobrego burgera. Wiadomo, że teraz te burgery pewnie między 30 zł a 40 w większości przypadków są. Ale ja szczerze już wolałbym dostać takiego burgera i zapłacić za niego te 35 zł, niż za 17,90 dostać taki mały szajs. Więc tutaj chciałbym powiedzieć, że osoby, które najczęściej, najgłośniej, najgłośniej krzyczą na temat tego, jakie to żywienie mm, zdrowe jest drogie, same tak naprawdę z 6-7 dziennie przewalają na totalny szajs. Czyli właśnie jakieś danie garmarzynne z makaronu, jakieś pirogi, albo jakaś pizza, albo kebaby, albo znowu, kebab 20-25 zł. Jeszcze jakiś czas temu tyle można było zapłacić za kurczaka z ziemiakami w jakiejś restauracji, a teraz idziemy po prostu po zawinięty kawał czegoś tam, co się na tym bagnecie kręciło, z jakimś sosem majonezowym zawinięte w placka i tyle, i ktoś mówi 25 zł. Więc popatrzmy nawet na taką alternatywę pokroju baru mlecznego. Ja wiem, że bary mleczne kojarzą się z takim perylowym wystrojem, typu boazeria z drewna i tak dalej, i bezdomni, czy, czy jakieś tam osoby uboższe. Ale szczerze powiem, że Bar mleczny jest chyba jedną z najlepszych opcji pod kątem po pierwsze, świeżości, bo tam przemiał jest taki. Po drugie za obiad taki, że się odcielisz po nim, czyli też jakby nie zachęcam do tego, żeby jeść całościowo, co też jest fajne, bo w Barze mlecznym na przykład mówisz pół porcji ziemniaków i dadzą ci pół porcji i policzą cię za pół porcji. To taka pełna porcja, ostatnio nawet sprawdzałem z moim kolegą, to 22 zł za obiad, za wielkiego schaboszczaka. Za pełną porcję surowcówki. Kupory mleczne mają dotację, po prostu dlatego te ceny są z końcówkami, 22,81, tak. bo oni mają po prostu do, do, do ceny, dorzucone pieniądze. Oczywiście ja wczoraj kupowaliśmy placki ziemniaczane w Galerii Handlowej w w Warszawie za 7,81 mm. chyba, nie? Cztery duże placki, które zjedliśmy we trójkę, nie? Tak, także dla chcącego nic trudnego. No, dokładnie, czyli tak naprawdę, no bo dorośli ludzie niech sobie robią co chcą. To mhm. przecież to, to nie jest materiał o tym, żeby kogoś przekonywać, tylko o tym, żeby porozmawiać na ten temat. Ale no, apel jest szczególnie dla rodziców, którzy mają małe dzieci, żeby jednak znaleźć dwa, trzy przepisy na śniadania, na kolacje, takie właśnie z, z tych mąk nie z pszenicy, tylko czy z ryżowej, czy z migdałowej, czy z. Tak, orkiszowej gryczanej, jest tego naprawdę dużo. Tak, można wybrać, to się robi dobrze, te rzeczy smakują, i, i mieć tych kilka przepisów w zanadrzu zamiast takich rzeczy właśnie gotowych, e, słodkich, paczkowanych, które dajemy, no bo to jest taka podstawa, że mi dwa, trzy przepisy na śniadanie się nauczyć, dwa, trzy przepisy na obiad, dwa, trzy przepisy na, na kolację, już to żywienie jest zdecydowanie, e, zdecydowanie lepsze. Bardzo ci Kuba dziękuję. Nagraliśmy już razem chyba z 6 czy 7 odcinków. Zachęcam do tego, jeżeli was temat zdrowia interesuje, żeby spojrzeć na kanał Kuby, spojrzeć na odcinki, które nagrywaliśmy razem. Jak chcielibyście, żebym zaprosił jeszcze raz Kubę i porozmawiał o czymś na dany konkretny temat, napiszcie proszę w komentarzu, to myślę, że Kuba się zgodzi przy okazji jakby był w Warszawie i nagrał z nami tutaj odcinek. Więc bardzo ci dziękuję również. Do usłyszenia, pozdrawiam. Cześć.